Nadal trwa spór o zespół szkół numer 3 w Ełku. Zgodnie z projektem ubranżowienia szkół na terenie powiatu, samorząd planował początkowo likwidację placówki, co spotkało się ze sprzeciwem uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Zorganizowali oni protest przed starostwem, doszło również do spotkania przedstawicieli szkoły i powiatu, ale nie wniosło ono do sprawy nic nowego. W miniony czwartek starosta Krzysztof Piłat podczas konferencji prasowej ogłosił, że zespół szkół numer 3 będzie stopniowo wygaszany. Oznacza to, że naukę przez najbliższe 3 lata będą mogli w budynku przy ulicy Koszykowej dokończyć uczniowie, którzy aktualnie uczęszczają do placówki. Jednak już w tym roku zostanie wstrzymany nabór. A do 2015 roku we wspomnianym budynku miałoby powstać Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Przeniesione zostałyby tam również Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych oraz CKPiU. Ustępstwa ze strony starostwa nie uspokoiły jednak nastrojów. Wczoraj w Zespole Szkół nr 3 odbyło się kolejne spotkanie związane z proponowanymi przez samorząd zmianami. Jego organizatorem była Rada Pedagogiczna Odzieżówki. Wzięli w nim udział przedstawiciele Urzędu Miasta, zastępcy prezydenta Ełku Artur Urbański i Kamil Buksa, wójt gminy Ełk Antoni Polkowski, radni powiatu ełckiego oraz rodzice, uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół nr 3. Zabrakło jednak starosty. Przedstawiciele zarządu powiatu Leszek Sobczak i Małgorzata Kopiczko uczestniczyli w spotkaniu, ale nie zabrali głosu w dyskusji. Społeczność szkolna po raz kolejny przedstawiła swój stanowczy sprzeciw projektowi, jak mówią, stopniowego wygaszania szkoły. Zamiast likwidacji proponujemy połączenie szkoły, na przykład z Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, mówi Danuta Sawicka-Malc, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Ełku. Z koncepcją się nie zgadzam z tego względu, że kierunki, które funkcjonują u nas od lat, mają być rozrzucone po innych szkołach, więc efekty kształcenia pójdą na marne. Dotychczasowe osiągnięcia, wieloletnia nasza praca, starania, edukacja nie tylko młodzieży, ale i nauczycieli po prostu zostanie zniweczona z tego względu, że to nie jest takie proste przerzucenie pół klasy do jednej szkoły, pół klasy do drugiej szkoły i to załatwi sprawę. To nie załatwi sprawę. Dlatego też jesteśmy otwarci i skłonni czy połączyć się właśnie z inną całą społecznością szkołą, z inną społecznością szkolną. Nie jesteśmy ani wrogami, ani nie wydajemy żadnej opinii żadnej szkole, bo to nie o to chodzi. Każda osoba, która wybrała szkołę w takim czy innym budynku, taki czy inny kierunek, takich czy innych nauczycieli, to jest jej wybór, jej prawo i uczy się tam, gdzie chciała. W dyskusji na temat proponowanych zmian wzięli udział radni powiatu ełckiego. Nie podoba mi się projekt ubranżowienia szkół autorstwa radnych z klubu PO i Dobra Wspólnego, o którym dowiedziałem się z mediów, mówił Tomasz Bartnik z PSL, Rajca z klubu PSL. Nie można mówić o likwidacji żadnej szkoły na terenie powiatu ełckiego. Możemy mówić na temat reorganizacji. Trzeba po prostu zapomnieć o likwidacji. Trzeba znaleźć kompromis tutaj. Trzeba to wypracować, ale to jest długofalowe, a nie to po prostu, że to robimy 12 grudnia, spotyka się Klub Radnych Dobra Wspólnego i Platformy Obywatelskiej i przygotowują, rozważają likwidację Zespołu Szkół nr 3. 14 się odbywa konferencja, gdzie to rozpoczyna się dyskusja. A już 20 grudnia otrzymamy informację na temat planu likwidacji Zespołu Szkół z mediów. Po prostu sobie tego nie wyobrażam. Ludzie mnie pytają na ten temat, jak to jest, jak to bywa, ale najgorsze, co dzisiaj mnie tu zabolało, to brak starosty powiatu ełckiego, można powiedzieć, brak członków zarządu, przedstawicieli klubu, którzy dzisiaj mieli szansę przekonać tych ludzi jeszcze do tego, czy może jak zmienić, jak to zrobić. O powody nieobecności na spotkaniu pozostałych członków zarządu powiatu zapytaliśmy wicestarostę ełckiego Marka Chojnowskiego. Jak tłumaczy Chojnowski, absencja wcale nie oznacza braku chęci do dialogu. Generalnie zostali radni zaproszeni na te spotkanie, plus tam wiem, że i wójt był, i pan prezydent był, więc jakby taka społeczność szersza. Członkowie zarządu, no niestety jeden był w podróży służbowej w Olsztynie, dwaj pozostali członkowie byli. Pan starosta nie był, też miał coś innego chyba do roboty. To nie znaczy, że my nie rozmawiamy, my chcemy rozmawiać. Zarząd jakoś tak no, dość przychylnie te rozmowy z uczniami, z rodzicami potraktował, bo zostaliśmy przekonani do tego, żeby ta szkoła została w tym miejscu do wygaszenia. To i tak podejmuje decyzję Rada Powiatu. To jest propozycja zarządu. Ostateczna decyzja w sprawie przyszłości Zespołu Szkół nr 3 w Ełku zapadnie najpóźniej w lutym podczas sesji Rady Powiatu.